Jestem, dzień dobry. Jeszcze nie ma chyba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Jeszcze nikogo nie ma. Cześć. O, jest. Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Tu Marek. Witam Was na 162. powrocie do formy na treningu. Dzisiaj tematem przewodnim są nogi. Nogi, pośladki sobie zrobimy oraz kurs naprawy kręgosłupa, ruchomości kręgosłupa, czyli wszystkie będziemy robili ruchy we wszystkich płaszczyznach, zwijali, rozwijali kręgosłup. Co ja tu robię, po co to robię? Robię to po to, bo 2 lata temu mój organizm nie wyglądał tak jak dzisiaj. Okropnie się czułem, okropnie ważyłem, okropnie wyglądałem. I postanowiłem wrócić do formy. I szukałem wielu rozwiązań. Jestem w końcu WF-istą. Hej, Ewo! Jestem w końcu WF-istą, absolwentem AWF-u, instruktorem sportu walki, 7-8 innych dyscyplin sportu, a nie potrafiłem sobie poradzić z tym wszystkim. Dlaczego jestem gruby, dlaczego tyję, dlaczego nie mam energii, dlaczego zacząłem chorować namiętnie raz w miesiącu jakiś przy tym. I szukałem, szukałem i znalazłem. Ćwiczyłem diety, różne rzeczy i znalazłem konferencję kampanii Żyj Świadomie. I kampania Żyj Świadomie, te konferencje dały mi pewną wiedzę i umiejętności na temat jak się zachować, jak ćwiczyć, jaką dietę, jak uprawiać, jak się suplementować, co robić. No i udało się. Udało się po... Hej, hej, hej Kamilu. Udało się wrócić do formy. Przebiegłem półmaraton poniżej 2 godzin. Świetnie się czuję. Schudłem 18 kilo. I dzielę się tą wiedzą, a dzielę się tym, co umiem i lubię najbardziej, czyli ćwiczeniami. Poukładałem trening wzmacniający, który ma przygotować Was do powrotu do sportu. Ten trening wzmacniający możemy potraktować jako 6-tygodniowy, bo w tyle trzeba, żeby obudzić mięśnie, stawy, dokrwić to, żeby tam więcej było krwi, tlenu i tych mitochondriów, czyli elektrowni komórki. A sponsorem tych treningów jest witamina C. Suplement diety, formuła płynna, to są wyciągi z jagód kamu-kamu, z dzikiej róży i aceroli. Dobra, koniec tego. Jesteśmy wszyscy? Wstęp zrobiłem, ów. Napiszcie, jak wyszło. Uczę się tego takiego. Nie, cześć Gosia. Jak tam dzisiaj? Uczę się takiego do fajnego wstępu, żeby to miało ręce i nogi. A tak, witam Was od siebie w garażu. Temperatura u mnie jest niezła. 10 stopni. Nie zmienia się. Napiszcie, jak tam u Was, co u Was. I już możemy zacząć A czekajcie, nastawię N. O tak, łączenie z telefonem. Po cholery mi ten telefon. Jest trening. Trening. Nie wiem, co wam pokazuje, ale mi tak średnio pokazuje od 350 do 400 kalorii. Takie spalanie w takim naszym treningu. Nie jest to jakiś rekord, ale to trzeba policzyć, że to są te bezpośrednie spalanie i później jeszcze wtórne są spalania, czyli około 1000 już. Ja nie mówię o innych rzeczach. Gotowi jesteśmy na spotkanie z przygodą. Dzisiaj mamy nóżki, czyli trochę będzie przysiadów. Ale zaczynamy od masażu stóp. Ile dzisiaj przeszliście? Ile przeszliście? Ja wezmę rolkę czerwoną. Nie, czarną. Czarną rolkę. I masujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Ok, druga noga. Od razu lepiej się czuję. O, od razu lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. O, dobrze. Świetności, piękności. Jest. A może zaczniemy od obrotów. Co? Później sobie dalej zrobimy? Chociaż nie, musimy dobrzeć. Obroty, niech będą. Uwaga, robimy 21 obrotów. Ja robię 21 obrotów. To jest pierwsze ćwiczenie tybetańskie. Kręciły się w prawą stronę. Zaawansowani znają swoje rekordy. Jeżeli jesteś początkujący, robisz to pierwszy raz, zrób 8.
I później robisz taki celownik i patrzysz na palce, dobra? Żeby uspokoić błędnik. To jest ćwiczenie na błędnik, o to, żeby limfa szybciej krążyła w naszym ciele, energetyczne. To jest pierwsze ćwiczenie z rytuałów tybetańskich. Drugie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Paluszki się schodzą, patrzyłem na paluszki, błędnik się momentalnie powinien uspokoić. Uspokoił się? Hopa. I wymachy. Raz. A nie. German Sphinx. Czyli biodra wypuchną w jedną stronę, a ręce w drugą. Macie muzykę? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I krążenie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, druga strona, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ręce na bioderka i bioderka, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i drugą stronę, niech będzie 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wymachy. Wymachy ze skłonem przód. Jest skłon przód. Jest. Jest. I na małysze. Hop, 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 hop. Sam wach 8. Teraz skłon i gorylki. Hop. Można jeszcze sobie przejść. Gorylki. Nisko, 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 nisko. Kręgosłup. Hop. I przed sobą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. My zaraz jeszcze zrobimy te głowa. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Do lewej, do prawej, do lewej, uchem do ramienia. OK. I wymachy, ćwiczenie. Ile możecie z tyłu, tyle. Na luzie chodzi o... Chodzi o tak, żeby pomachać i równowagę złapać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co jest? Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona, coś równowagnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. OK. Ćwierć przysiad. Raz i wypychamy. Dwa, ćwierć przysiad. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Przypominam, kolana działają w ten sposób. Przód, tył. Tak są zrobione. Jeżeli ktoś wam będzie, można to ćwiczenie zrobić, ale nie za często, po prostu wiedza dwa poprzeczne są nadwyrężane. One się nie rozciągają. One są, to są włókna, które się naderwie. Czyli przód, tył. Tak, na boki, ewentualnie po narciarsku można na palce teraz. Na palce napięty, na palce, napięty, na palce, napięty. I co? Jedziemy z kręgosłupem, nie? Zaczynamy naszą przygodę. 27 ćwiczeń teraz i jeszcze później cała seria później. Kto jest na treningu? Oj, popsułem. Popsułem, jest. Dobra, jazda. 20. Otwieranie, zamykanie kręgosłupa, dobra? Popatrzcie. Raz. Dwa. Trzy, cztery.
Robimy dobrze. 20 parę sekund. Z przodu. A, chowamy taki gap. O, właśnie. Tu i teraz w tył. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze. Hop. Jest, bardzo fajnie. Uwaga, samo głowa w miejscu, tylko tutaj mamy. Raz. Porządnie, niech się pokręci ten nasz kręgosłup. 3, 4, 5. Coś się nie chce zagrzać. I, a nie, bo teraz chyba przerwa, tak? Przepraszam. Cię nakręciłem. Zimno mi się zrobiło. Dobra, przygotować się. Same odmachy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, wysoko, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i zaraz skończymy. Mamy, jest rozkręcony ten kręgosłup. Uwaga, teraz płaszczyzna czołowa, to jest czoło, twarz. Jakbyśmy mieli beczkę, raz. I zaczynamy spokojnie, dobra? Na boki, czyli cały tu tułów. Zrobimy sobie kilka jeszcze. Przygotować się. Boczne. To są wszystko. Zobaczcie. O, tu. Dwa. Trzy. Spokojnie. Wygiąć się. Niech podziała. Nie wiem jak dla Was, ale na mnie te ćwiczenia działają. Naprawdę. Widzę, że taka ruchomość się poprawia, chociaż byłem ponoć gibki. Tak, gibki. Dawaj. Dalej. Opa. Dobra. Dalej. Jedziemy z tym. Jest. Zrobimy opatrówkę, będę w przód, tego nie było, a same skręto spłonę, zobacz, po przekątnej, też wariacja tego ćwiczenia. O, 11 osób, opat, czyli mamy głowę, nie ciągniemy za głową, tylko głowa jest w miejscu, głowa jest przed ułożeniem kręgosłupa i robimy taki wiatrak. I spokojnie, dobra? Niech tu idzie, niech się obraca, głowa w przód. Zobaczycie, jak to fajnie podziała to ćwiczenie. Wyrzucić tą rękę, żeby ona poleciała. Obracamy się tu, obracamy się. Głowa zostaje. Ła! Wyszło. Czekajcie, tu. Sponsorka dzisiejszego programu treningu witamina C. Dobra, a teraz hop, hop. Staramy się, jakbyśmy mieli tutaj na kręgach guzicznych przegub i tylko na tym przegubie, dobra? Jedziemy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 i w drugą stronę. Raz, dwa,
6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 8, raz, dwa, trzy, cztery. 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery. 8, raz, dwa, trzy, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 8, raz. Raz, dwa, cztery, osiem, raz. Jest! I co? I teraz robimy good morning, czyli zaczynamy tę część drugą, drugą piątkę naszych ćwiczeń. Tutaj mam mobilność. Zimno. Jedziemy. Będzie. Martwy ciąg, hop. I do tyłu, dobra? Jasne? Czy ciemne? Jasne, jasne, nie? Tyłek do tyłu, całe stopy, to jest skłon. Dzień dobry i daleko. Dzień dobry i daleko łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, no! Bardzo dużo przy tym ćwiczeniu, żeby się nie garbić. Dobra, dalej dogrzewkowa forma. Wzmacniamy nogi i mięśnie brzucha w staniu, czyli wysoko podnosimy rękę, nogę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z boku to są, noga jest zadarta, palce, żeby ponaciągać i Achillesa. A, ja mam cię picie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 3, 4, 6, 7, 8. Wysoko. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Jest! Uwaga, chciałbym podziękować panu Marcinowi Krukowskiemu za udostępnienie. Darkowi Jadzi za udostępnienie. Kurde, mega, mega robota. Zasięgi się zwiększyły okrutnie dzięki wam. Dzięki za paluchy i za serducha. Jak tak się robi serducho, nie? Dobra, ale idę następne ćwiczenie, bo tu już 3 sekundy zostały. Nie, tutaj sobie zrobimy normalne przysiady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kolana, stopy, 30 stopni, ręce w przód, plecy proste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Robicie tak, jak ile możecie. Możecie ty ćwiczyć robić? To robicie ćwierć, tylko na 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie prostuję. Jak możecie dalej, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ważne, żeby to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, no, Wodę mam. Mam dzisiaj ciepło pić. Hurra, jest to pić. Kurza, ale zimno tutaj jest. O, dobra, niech będzie. No, co teraz może być? Burpees, tak, berek, nasz ulubiony berek, czyli skłon. Skłon, przysiad, lewa, prawa, z powrotem do góry, w tył. Jedziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dawaj. Raz,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale fajnie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. Ok, no teraz. Teraz będzie wyzwanie dla nas wszystkich. Noga w przód. Zamykamy i robimy ćwierć przysiady. Dobra? Ale chodzi o to, żeby były zamknięte oczy. I robimy przysiad. Raz, dwa, trzy, cztery i góra. Pięć, sześć, siedem, osiem. Oj! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oj! Kurde, co dzisiaj się dzieje? Zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. Jak nie możecie robić przysiadu tak jak ja? Coś się stało. Bo zmęczony jestem dzisiaj trochę. Stoimy na jednej nodze. Ok, zmiana nogi, druga noga. Patrzcie, w ogóle równowagi mogę złapać. Masakra jakaś. Przepraszam. Myślałem, że już mi ciepło. Zdejmuję bluzę, bo się ciepło zrobiło. Uwaga, teraz, now, teraz mamy już Tybet. To jest 10 ćwiczenie. 10, jedziemy. Tybet. Mamy 5 ćwiczeń tybetańskich, 4 tybetańskie. Piąte są z mobility. Pierwszy, pies z głową w dół. Pies z głową w górę. Gonimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No! Fajnie, stół! Patrzcie, jakie to są mądre ćwiczenia. Ja to jestem w szoku, że one są takie mądre, a że tak mało ludzi je stosuje. Ja wręcz unikam, bo są za proste. A to zobaczcie. Do góry rozciągamy wszystko. Całe ćwiczenie wielostawowe. Ja jestem pod wrażeniem. Można tylko wielo. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Czekajcie, bo ja robię tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem. Jest! Jest dobrze. Elka. Wake. Budź ciepłej wody. My robimy podbitą Elkę. Zobaczcie. Podnieść brzuch. Opuścić. Jest. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Czaki. Nie widać mnie. Teraz nie widać. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. 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 3, 4, 6, 7, 8. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa. 3. Jesteśmy. No, jak szybko to leci. Dzisiaj, nie wiem. Okej? Okay. Bioderka. Wypchnięci bioderek. Siedzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest jedno ćwiczonko. Drugie ćwiczonko. Hop. To dla trudniejsze, dla zaawansowanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, 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 siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest! Moje ulubione ćwiczenie trochę jest dzisiaj hop. Nie siedzę, nie klęczę, tylko mam kolanka lekko na tym. Wychodzę do psa z głową w dół, dobrze? Pozycja z jogi. Daleko ręce, tyle ile możecie, dobra? Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, 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 cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No mega! I co? I zaczynamy, zaczynamy. Nóżki. Żeby było dobrze, zaczynamy przysiad sumo. Dobra. Rozstawiamy szeroko nogi. Dzisiaj schodzimy. Schodzimy 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale nie do końca. Tyle, dobra? Tyle. Cały czas mięsień ma być napięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Górę, ale nie prostuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, góra. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, góra. Raz. Jesteśmy, dobra. Uff, udało się. Dobra. Następne ćwiczenie. Robimy przysiad, ale nogi złączone, dobra? Bo dzisiaj troszkę przysiadu będzie. Do takiego krzesełka i wstajemy, dobra? Krzesełko, tu trzymamy równowagę, ile możecie, kręgosłup prosty. Hop i góra. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale nóżki razem. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj nie wychodzimy do góry. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. 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 I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ale to nie powinno być tak, że to ma boleć. To są złe ćwiczenia, jeżeli mamy zakwasy. To znaczy, że są mięśnie przeciążone. To nie jest ten trening. Dobra. Ścianę macie gdzieś. Musicie mieć jedna nóżka. Tylko sam. O, można tutaj. Podchodzę. Napięcie. Ja zapomniałem się przygotować. Nie mam żadnej książki. O, tarczę mam. Tarczę mam. Trzymamy się. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Góra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dół i góra. Znowu raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Góra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I jeszcze raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, ok, druga noga, przepraszam za przypadkowość, widzicie, druga noga, fajnie łydka popracuje, możecie to również robić na samym wspięcie. Przygotować się. No i o, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 8, ok. Wow, ale fajnie. No dobra. Wypad przód i robimy w wypadzie, tak? Do kolan aż sobie i góra. Wypad, wypad. Tu jestem, tu schodzę, tu wchodzę, nie? Do klęku i góra. I też cztery w dół, cztery w górę, dobra? Równo plecy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. 3, 4, 4, 5, 6, 8. Raz, 2, 3, 4. Wow! To nie taki trening. Boże mój, dawno nie było tych ćwiczeń. To musimy sobie przypomnieć. Mam czwórki, chociaż już powinny być dwójki i pośladki. To będzie ostatnie z tych ćwiczeń. Przejdziemy do parteru. Przygotować się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 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 3, 4, 5, 6, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. Ła! Ależ to fajne. Niech był jasny szlak. Dobra, tylko mało miejsca mam. Okej. Okay. Chodzimy się na boczku. Na boczku, na boczku. Równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra? Czeka nas seria przywozicieli, odwodzicieli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 Góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I góra, jeszcze raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, super. Druga strona. Ależ fajnie. Dobra. Będziemy to samo. Bokiem stopę ustawiamy, nie? Żeby było dobrze. Płaszczyźnie czołowej. Przywodziciel tutaj działa. Głowa boczna, czwór mięśnia czworobowego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 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 Raz. No, super. Dobra, obracamy się. No co, jedziemy dwójki po siatki? To jedziemy zaraz. Nóżka wysoko. Podnosimy. I ledwo kładziemy. OK. Dajemy radę. Przygotować się. 3, 2, 1. Nogi. Raz. No już. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Góra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. OK, druga noga. Och, jak mi poszło. Ładnie w poślad. Która to godzina? 10 po. Ile ćwiczeń zostało? Ile ćwiczeń zostało? Ile ćwiczeń zostało? 24. Dobra, gromimy się. Dobra. Przygotować się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa,
4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, 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 4, 5, 6, 7, 8. Raz, trzy. O, ale fajnie poszło. Dobra. Przewodzicie. O Boże. No i to nie są moje mięśnie. Nie są moje zasięgi. Podnosimy do środka, przełożymy udo. I tu mamy podnieść, nie wiem czy to widać. Przygotować się na boczku. O właśnie, nogą pod tym. Przygotować się. 3, 2, 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 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 Nie jest to mój mięsień. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 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 3, 4, 5, 6. O kurczaki! Jakie mam słabe te przywodziciele, odwodziciele to. Nie dziwię. Do góry i do dołu. O, właśnie, tu ładnie chodzi. No, tylko ta lewa noga jest jakaś lewa. Kurde. Nie wiem. Nie wiem, jak wy macie. Napiszcie. Przyznajcie się. Bo ja się tu obnażam. Niby taki fit i inne rzeczy. A prostych rzeczy nie mogę robić. Idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 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 4, 5, 6, 7, 8. O Boże! Skończyło się. Chwila przerwy. Napić się. A, piątka. Napić się. Jest Agata. Agata ćwiczy w leśniczówce. Agata, ty pracujesz w jakichś lasach państwowych, czy coś w tym stylu? Słyszałem, tak? Jesteś nadleśniczym ze Świnoujścia? Dobra. W ogóle moim marzeniem było zostać kiedyś leśnikiem, bo ja jestem z lasu. Dzieciństwo spędziłem na wsi pod Białą Podlaską w lesie. Pod lasem. Dobra. Plank. Przód. Jeden bok, drugi, przód, jeden bok, tył, bok. I później będzie przerwa, ok? Dobra. To co? Plank przodem. Lecimy. Go, 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 go. Moim przyjacielem z dzieciństwa był właśnie leśniczy. Darek Grumbach, pozdrawiam serdecznie. On mnie wciągał w arkana taekwondo. Różne rzeczy robiliśmy razem. On trochę ode mnie starszy był, z 10 lat jest. Jesteśmy.
Okej, od razu przechodzimy do boczku. Boczuś. Boczuś. No, ten boczuś to jest fajny, bo tu masz, macie grzbiet, brzuch, ramię, stabilizacja pełna, boczuś jest super. Okej, okay, tył, palce od nóg obciągnięte. Tutaj zobaczcie. Rozciągamy klatkę piersiową, biodra w górę, wzmacniamy cały grzbiet. Ramiona. Oczywiście jak nie dajecie rady, to tylko się nie załamujcie tutaj, tylko lepiej nogi w kolanach. Wtedy będzie troszkę łatwiej, nie? A reszta gibiemy jeszcze 20 sekund. I drugi boczek. I drugi boczek. Hop. Lecimy od razu. Okej. Dobra. No to mamy chwilę przerwy, tak? 40 sekund, żeby się ogarnąć. I zaczynamy nasze ćwiczenia kręgosłupowe. Ja to mówię, że troszkę, no to chyba za wysoko jest. O, pracuje ten leśnic Wiesława. Czyli mieszkasz w lesie, w leśniczówce, tak, Agata? Proszę Państwa, Agata z wielkimi sukcesami przez wiele lat trenowała taekwondo olimpijskie. UKS Świnoujście. Okoń. Bardzo. Bardzo. Dobrze? Bardzo. Bardzo. Jedziemy. Do dołu. Do góry. I robimy to. 30 i 40 jest nasza. Wydłużone serię tego kręgosłupa. 5 ćwiczeń. Głowa chodzi góra, dół, tak samo. Brzuch. Raz wklęśnięty, raz wypięty. Mocno. Właśnie rozruszyć to. Już praktycznie tydzień tłuczemy. O, po sobotę, niedzielę. A Karolina dzisiaj jest? Czy w robocie, w pracy? Jest Karolina. Tylko nie ma Martyny, nie ma Piotrka. Mariusz gania na dwie zmiany do roboty. Jeszcze. Okej. Teraz słuchajcie. Nie mogę wam pokazać. Musiał. Robimy beczkę. Czyli jakbyśmy pępkiem robi do dołu i do góry. Krążenie tułowia, czyli brzuch, ale w podporze przodem, dobra? Żeby to, ja mam taką ruchomość kręgosłupa. Czyli jak najbardziej biodra są w miejscu i robimy krążenie raz, dwa i w drugą stronę raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. No to jest tak mega trudne. I drugą stronę. No ale to partacze. No ale muszę się tego nauczyć. Thank you.
Okej. Okay. Ręka na ramieniu. Na biodrze. I tylko ramię. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, dobra? Same ramię. Zawieramy to. Seria z tych wszystkich ćwiczeń. Jeszcze jedno pipnięcie, to była krótsza seria. To jest jeszcze 40 sekund. Tak, żebyśmy około minuty popracowali. Fajnie mi się to robi. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Ale super. Ok, drugie ramię. To samo. Jedziemy cały czas. To nie są głowa przedłużeniem kręgosłupa. Nie martwcie się, to ja czasami mówię do siebie, bo spodziewam się jakichś komentarzy, ale wy przecież ćwiczycie. Jeszcze 40 sekund. Jeszcze chwilę. Aż jestem sztywny. Proszę Państwa, o to mi. Jakiś jest sztywny dziś. Ok. Czekaj, co bym za ćwiczenia. A, na plecy. Nóżki pod kątem. I jedziemy na lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem zostajemy. Raz. Ręce tutaj, łopatki dotykają. Dotykają maty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Drugi raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chyba już. Dobra. Które to ćwiczenie z tych wszystkich? Bożeż ty mój. Niemożliwe. Ósma już? Dobra. To rozciągamy się. Ile zostało treningu? 7 minut. Kurde. Znowu się zapapiłem. Lecimy. Japoński. Trzymamy długo. Jeszcze jedną rundę.
Okej. Okay. Kładziemy się i teraz jak do góry. O właśnie. Wyginamy kręgosłup do tyłu. Niech ginie przepuklina. Uwiesi, gdzie jest Wiesia? Nie ginie przepuklina. Właśnie, gdzie jest Wiesia? Żeby było ładnie, dobra. Żebyście się nie czepiali. I jeszcze chwilę trzymamy. Okej. Do szpagatu, tak? Na żabę. Siadamy sobie. Na kolankach. Stopy zobaczymy na zewnątrz jak najbardziej. I wychodzimy do przodu. Do tyłu. Na żabkę. Na żabkę. Ojejku. Zwykle jest tak, że mięsień, tak jak wczoraj mówiłem, 30 sekund się przyzwyczaja do napięcia, a później puszcza. Także takie, to jak dziewczyny w balecie, w tańcu trenują i one się rozciągają w sposób statyczny. To jest to rozciąganie statyczne. Tak powinniśmy się rozciągać po treningu, żeby uspokoić mięśnie, dokrwić. Ok, do tyłu. Ile mam czasu? Nie mamy czasu. Okej. Okay. Rozluźnić. Tak. Daleko. Prostujemy i schodzimy jak najniżej. Z tyłu noga wyprostowana. Chciałem powiedzieć, z tyłu noga wyprostowana w łokciu, ręce tutaj. I staramy się jak najniżej zejść. I zrobimy tutaj jedną minutkę. Głowa, przedłużenie, do przodu wyjechać, to jeszcze 40 sekund. O Jezus Maria. Jak ja to zniesę? Moja sztywność jest genialna. 19. I to ta lepsza strona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmień stronę. No. O Jezus. Dalej się rozciągam. Druga strona. Dobra. Minutkę. No tu jest fajnie. Ok. Tu jest fajnie. Tamta strona. Ja już nie wiem, która. Raz jedna, raz druga. Uzupełniają się. Jeszcze 30 sekund. Dwadzieścia sekund. Przejmę. Będzie dobrze. To. Cieplej się zrobiło. 15. Czekanie na śmierć jest gorsze niż śmierć. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już.
Okej. Dobra, koniec. I coś teraz. W ten sposób ten deseń podciągamy i rozciągamy się na rybę kurszową, dobra? Przyłożyć tą nóżkę, podpompować. Ależ dobrze. Ależ to dobrze idzie. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Jeszcze. Okej. Zmiana. O Jezu. Tragedia, panie. Godzina. Dobra. To ostatnie ćwiczenie. Dociągające. Nie mogę przyginać. Jeszcze 40 sekund. Ależ fajnie. Co tu się dzieje z tym biodrem? Moim biodrem, nie? Kto został? Cztery osoby zostały, czy dwie? Okej. Jest! 162 trening. Poszedł. Rozluźnić nóżki. Jutro mamy mobility, to jutro popracujemy na pozycji 90-90. Różne rzeczy porobimy sobie fajne, a teraz jeszcze kręgosłup. O, wezmę cholerstwo to. Dobra? I zobaczę co mam. Bierzemy rolkę, butelkę. A co tam macie? Okej, kładziemy sobie tu od dołu, jak się kość. O, trzeba się wyprostować. Więc do tyłu i tutaj sobie pomasować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przełożyć o krąg wyżej. I o właśnie, o, poturlać się, ręce do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Właśnie. I znowu. O, jeszcze. O, właśnie. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. I znowu. Krąg wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. I jeszcze wyżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oh.
Jest! Udało się, brawo, brawo, brawo. Ciekawe, kto został. 5 osób? Niemożliwe. Jest, Mario jest. Mario, ćwiczysz, czy tylko pozdrawiasz? Czekajcie na może bluzę. Słuchajcie, te treningi są mega fajne. One wzmacniają. Ale jeżeli chcecie zredukować tłuszcz, to cardio. Cardio do godziny, nie? Czy cardio, czyli coś w granicach 120, żeby tam na puls wskazywał, nie? I wtedy pracujemy. Najlepsze to jest marsz, bieg, truchcik, trening cardio. Kicanych rzeczy no średnio polecam, chociaż jak lubicie zumbę, to zatańczyć zumbę, czy jakiś kic. Chodzi o to, że przy tych wszystkich kicańcach są duże przeciążenia i bardzo szybko się zużywa chrząstka stawowa. I tu no właśnie. Także jak dużo się kica, to później bolą te stawy, bolą te pa, jak się ma jeszcze nierówne stopy, a wszyscy mają nierówne tam do centymetra, to jeszcze półtorej, to jeszcze ta natura nam wybaczy, ale jak więcej, to nie wiadomo, później co zaczyna boleć, nie? Najzdrowsze są spacery, truchtanie, nie? Do godzinki. To jest na spalenie tłuszczu. Pyk. I jedziemy 3 razy w tygodniu minimum. Trzeba sobie godzinę poświęcić. Możecie zrobić tak jak ja. Ja jeżdżę teraz rowerem do pracy. Mam 3 km, bzyknę to moment. Do miasta mam 5, chodzę na piechotę w tą i z powrotem. Zajmuje mi marsz jakieś tam 40 minut. To tyle co jadę, co czekam i jadę autobusem. Tą i z powrotem. Robię 10 km tą i z powrotem do miasta załatwię. Nie jeżdżę. To jest najzdrowsze. Jeżeli chcecie kondycji, chcecie spalić cukier, to interwały, czyli maksymalne przyspieszenie, ale robimy coś w tempie 120, puls 120, prawda? Przepraszam, nie mogę. I wtedy przyspieszenie 20 sekund, takie na 90%, 80%. Truch w miejscu, bieg w miejscu, skakanka albo cokolwiek, 20 sekund i odpuszczacie. I takich serii 5, 8, 10, no różnica, nie? To ile dacie rady? Wtedy spalamy tłuszcz. Wtedy to jest tak jak w samochodzie, jak damy depa, nie? To bardzo szybko się paliwo kończy. Bardzo szybko przyspieszenie. Tak samo tutaj. Jeżeli ten cukier, a cukier trzeba wypalić, bo żeby wyrównać insulinę, żeby tam insulina. Tu my pracujemy nad siłą, nad wytrzymałością. Aczkolwiek długi ten trening, tak jak my robimy, to możecie, wzmocni wam się strasznie ciało. Bardzo mocni. Ale my nie, no wytrzymałość też będzie. No, godzinkę popracujecie. To duże. Aczkolwiek jak chcecie się rozwijać sportowo, tak jak ja bym chciał gdzieś tam na wiosnę postartować w biegach, to ja muszę przełożyć 3 razy w tygodniu zrobić trening biegowy właśnie i interwał, i technikę, i siłę biegową. I wtedy to działa. Oczywiście trening świetny. Oj, zużywa się. Druga sprawa to każdy trening kończy się taki kicany, czy interwałowy, czy cardio. To są stany, czy siłowy. O, polecam trening siłowy. To jest mega trening. Każdy powinien... Trening siłowy uruchamia duże procesy odnowy. Hormon wzrostu, który zbawczo działa na nasz organizm. Czyli trening siłowy, ale też nie przesadzajmy, raz, dwa razy w tygodniu. Ja oczywiście mówię, nie chcę deprymować naszych treningów, aczkolwiek chciałbym was rozwijać, żebyście dalej szli. Tu są świetne ćwiczenia, jak widzicie, można ćwiczyć w jednej koszulce i nie spocić się, ale to nie jest cel. W niedzielę zapraszam na cardio, w sobotę zapraszam, jak powinno być w cardio. No, czasami albo rodzina mnie zbałamuci, albo cokolwiek, ale jest to cardio takie, które można sobie powtórzyć. Ono jest raczej na sportach walki, a w sobotę izometria, nie? To jest ta izometria, trening siły, też taki fajny. Oczywiście wszystkim powinny towarzyszyć procesy, stany zapalne, bo to siła. W
Wtedy zbawcza jest oczywiście witamina C. Tak, witamina C przyspiesza regenerację. Jeżeli macie zakwasy, bóle mięśni, witamina C. Jeżeli macie kaca, witamina C. najlepiej pozyskać, już mówiłem, z kiszonej soku, z kiszonych ogórków, z kiszonej kapusty. Jeżeli nie chcecie, a jeżeli chcecie dopomóc, wspomóc projekt Powrót do Formy, to właśnie proponuję. Tu stoi żółta, bez konserwantów. 98% substancji czynnej z jagód kamu, z aceroli, z dzikiej róży. 7 składników, zawiera komplementarne. Witamina C. To jest tak, jak witamina C to królowa witamina, jak dzisiaj zrobiłem. Ja jestem zachwycony tą witaminą, ponieważ nie, bo ona uczestniczy w 80% procesów takich i kolagen, i wytwarzanie witaminy D, i E, i wszędzie, gdzie, i z szeregu witaminy B, gdzie to ona jest potrzebna. To jest na przykład w jajku są wszystkie minerały, wszystkie witaminy, oprócz witaminy C. Witaminy C. Tylko człowiek i świnka morska nie produkuje witaminy C. Trzeba ją dostarczyć z zewnątrz. I ona jest mega utlenialna. W godzinę połowa substancji czynnej wyparowuje. No, dobra. Tyle. Miło mi było. Rej. Pa, 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 pa. Dziękuję, Karolino. Świetny trening. Oczywiście, jeżeli uważacie trening, że był bardzo dobry, to możecie udostępnić. Raczej udostępnijcie. Niech idzie w świat robić dobre rzeczy. Niech do was wróci ze zdwojoną siłą. Niech... Ewa. Dziękuję, Ewo, za ćwiczenia. Dobranoc, do miłego, do jutra. Jutro mamy mobility, czyli dziwne ćwiczenia na całe ciało wielostawowe. Dobra? Będę siedział znowu kminił 2 godziny. No pa. Pa, pa, pa.